kolejnego punktu te sprawozdanie z działalności Komisji Kultury i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury spotkała się 4 października w siedzibie Rady 919. Jednogłośnie przyjęto protokoły z poprzednich dwóch posiedzeń Komisji Kultury. Pisma, które wpłynęły do Komisji, Komisja przeczytała i przyjęła do wiadomości. Natomiast więcej spraw jest jedna, mianowicie ze względu na rezygnację w pracach Komisji Radnego pana Ksawerego Sarneckiego, Komisja Kultury zaprasza na Radę 911, dysponującą wolnym czasem, do uzupełnienia sprawy Komisji, została nas tylko w tym. No i na tym protokół zakończymy. Czy są jakieś pytania związane z przedmiotem działalności Komisji Kultury? Chciałbym uzupełnienia. Chciałem powiedzieć, że już Państwo dobiegają końca pracy nad zadaniem Komisji Kultury, czy nad fotografią na zlecenie zadania wykonuje tą pracę pan redaktor Duliński. Chciałem tutaj powiedzieć taką pochwałę do pana redaktora Duńskiego ze względu na to, że wykonał kwarentę dziennikarską tak wnikliwą, bo udało mu się odnaleźć pewne rzeczy, które myśmy się dowiedzieli dopiero dzięki jego pracy. Jest między innymi figura Jezusa, zdaje się, na kaburze w Kościele w Piaskach Wielkich, tam Kryta. A dwa, że informacje na temat tradycji cechowa, ta co biegnie tam do Orzonki. Taką informację, którą pan uzyskał w Wydziale... To na Starym Podbranowie. Tak, a tutaj wszyscy radni nie mieli żadnej informacji na ten temat, prawda? Więc o tyle ta nasza monografia na temat kapuszek będzie pełna dzięki punktowi pana redaktora. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Czy radny jeszcze w tym punkcie? Nie.